Witam Państwa. Jesteśmy świeżo po zakończeniu 11 sesji Rady Miejskiej. Dzisiaj kolejny maraton. Jest godzina praktycznie już po 16, czyli od 9 to sporo czasu już minęło. Szczególnym takim faktem jest to, że jest to sesja absolutoryjna, czyli ta, która podsumowuje ubiegłoroczną działalność burmistrza. Co 4 lata mamy taką sesję absolutoryjną jak właśnie ta. Znaczy, jeżeli jest ten sam burmistrz, to oczywiście nie, ale w tym wypadku, jeżeli następuje zmiana, to nowy burmistrz jak gdyby kontynuuje to, co jego poprzednik uczynił i odpowiada za to, co wykonał przez praktycznie ponad 11 miesięcy. Panie burmistrzu, był pan w poprzedniej radzie jako radny, teraz jako burmistrz. Jak gdyby można powiedzieć, że jest to jakaś kontynuacja tego wszystkiego. Mógłby pan jakoś podsumować sprawę tego dzisiejszego absolutorium? No tak, tak jak pan powiedział, co prawda nie dotyczy to mojej kadencji, ale jest ciągłość władzy. Ja się tutaj absolutnie od tego obowiązku nie uchylam. I tak jak pan powiedział, byłem radnym, więc pewnie wpływ miałem na decyzję, na kształt budżetu, na jego zmiany. Więc również to absolutorium jest dedykowane również mnie, w sensie takim, że nie ja tworzyłem, realizowałem budżet 2014, ale tak mówię, jest to kontynuacja i to absolutorium również jest pewnie potwierdzeniem pewnych działań mojego poprzednika. Duży wpływ na to, co będzie w przyszłym roku przy sesji absolutoryjnej, będzie zapewne miała sprawa kanalizacji i tego, co się dzieje. Dzisiaj na sesji była o tym mowa, o przyłączach, o tych naciskach na mieszkańców. Jak pan przewiduje sprawę dalej? Czy damy radę uchronić się przed jakimiś zwrotami do Wojewódzkiego Funduszu, czy będą jakieś kłopoty, czy raczej wszystko powinno być w porządku? Oczywiście no, ten postęp jest, te działania są podejmowane, to co mówiłem w zasadzie na każdej sesji dotyczącej tych przyłączy i efektu ekologicznego. Podejmujemy działania, coraz bardziej ostre można tak nazwać, w stosunku do mieszkańców, którzy jeszcze tego przyłącza nie wykonali. Jest postęp, ale nie zadowalający, bo mamy co prawda jeszcze do października kilka miesięcy. Sygnały są takie, że technicznie ludzie są gotowi, ale ja mogę tylko przedstawiać stan faktyczny, czyli przyłączenia, które właściciele posesji podpisali stosowne umowy z przedsiębiorstwem celem odbioru tych ścieków. I takie statystyki mogę radnym i podawać do publicznej wiadomości. Ja jestem spokojny, oczywiście gmina musi zabezpieczyć jak się w sytuacji, gdzie faktycznie nie zdążylibyśmy do tego października i takie działanie, takie rozmowy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska prowadzimy. Staramy się zabezpieczyć interes gminy w sytuacji, gdyby się nie udało do października i żeby tej straty nie było. Ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy determinacja jest na październik. Na październik chcemy zamknąć ten system w 100% i liczę, że się to uda. A jeżeli ten październik by nie był osiągalny, wtedy mamy wentyl bezpieczeństwa, mamy alternatywy jeszcze, że tak powiem, która pozwoli nam ochronić się przed karami. Ja życzę i panu, i gminie, czyli nam wszystkim tego, żeby się to udało, bo jednak byłaby to dość duża sprawa. A dzisiaj myślę, że to już na tym zakończymy. Jeszcze raz gratuluję absolutorium. Oczywiście, jak najbardziej udostępniam. Nie, dlatego, że kwestia kanalizacji, bo nawiązał pan do przyszłorocznego absolutorium. Również kwestia przyłączy jest tutaj bardzo istotna i to jest priorytet, ale nie zapominajmy o kwestiach rozliczenia tej kanalizacji, bo to też Rada będzie oceniać moje działania w tym względzie, pociągania ewentualnie do odpowiedzialności, czy rozliczania firmy, która spowodowała straty na tej inwestycji, więc te działania też podejmujemy i to będzie jakby oceną całej tej działalności dotyczącej mojej determinacji w stosunku do przyłączy, ale również kwestii nie zapominania o tym, że jednak chcemy te roszczenia w stosunku do firm, które zaniechały czy zaniedbały swoich obowiązków na etapie inwestycji. Dziękuję w takim razie i jak powiedziałem, życzę udanych prac nad wszystkimi sprawami, aby absolutorium w przyszłym roku było i dla pana, i dla gminy korzystne, czyli żeby to się nam wszystkim w jakiś sposób opłacało, bo absolutorium jest wyrazem tego, co się dokonało. Jeżeli się dokonało coś dobrze, to i mieszkańcy gminy, dokładnie, i wszyscy mają z tego pożytek. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Ja również dziękuję. Pozdrawiam widzów kanału Zielonego. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Tyle po dzisiejszej sesji.
Myślę, że już czas wyłączyć kamery, bo sporo czasu minęło. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem.